To się im naprawdę udało. Dzień, w którym wymyślili druk, telefon, kamerę, telewizor, komputer, internet, powinien przejść do historii. Każdy z tych dni. I przeszedł. Tylko za jaką cenę? Dobrze, że tak rzadko zdają sobie z tego sprawę. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że rządzi wami przedmiot? Że prawda o was jest uzależniona od małego pudełka, wokół którego kręci się cały świat? Kilka sekund czasu antenowego między wiadomościami a pogodą kosztuje setki tysięcy złotych, a wszystko z powodu tych milionów par oczu, które wpatrują się w to magiczne pudełko. No tak! Przy takiej widowni żadnej przyjemności, rozrywki, żadnej tego, co ciekawe, a jak wszyscy wiemy, zło jest bardzo ciekawe, nie ma się co dziwić, że trzeba dokonać mądrej selekcji materiału, tak, aby wszyscy byli zadowoleni. No prawie wszyscy. Jakby to nazwać, taki medialny fast food. Szybko, tanio, skutecznie i na chwilę, a wszystko po to, by znów obudzić głód. I tak to mniej więcej funkcjonuje. Jeden drugiego wspiera, widz zadowala się szybkimi i krótkimi informacjami, które nie wymagają refleksji, myślenia. A reżyser ma możliwość kreowania wizji świata, wizji człowieka, według własnego autorstwa. Tak na dobrą sprawę z widzem można zrobić, co się żywcem chce. No może niekoniecznie z każdą jednostką, ale raz rozbudzona potrzeba domaga się strawy. Chcieli podglądać? Znalazł się wielki brat. Potrzebowali żyć cudzym życiem? Znalazła się telenowela. Potrzeba sensacji. Znajdzie się sprytny fotoreporter, który wie, co sfotografować. A ja tak sobie chodzę i patrzę. Patrzę pełen podziwu, jak niewiele potrzeba, by coś zmienić, by nie było już tym samym. Niczym przecinek, który raz źle postawiony zmienia sens zdania. Czasem wystarczy jednemu z nich dać jakąś zabawkę do ręki, a innym instrukcję obsługi do niej. I to wystarczy, by odwrócili świat do góry nogami. By zmienili sposób patrzenia na człowieka, na siebie samych.